Dziewczyny, wyglądacie przepięknie. Nie chcę mówić, że zupełnie inaczej niż na początku, bo jesteście pięknymi dziewczynami, natomiast teraz wyglądacie wręcz olśniewająco. Zacznę może od Ani. Pierwsze moje pytanie, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na tą metamorfozę? Zdecydowałam się na metamorfozę z tego powodu, że chciałam zmienić swój wizerunek. Stać się bardziej może kobieca, bardziej dorosła. Wszyscy mnie spostrzegali jak takie dziecko chodzące sobie. A jak wcześniej się ubierałaś? Wcześniejszy mój styl to był styl na sportowo. No, adidasy, bluza. No to rzeczywiście, wygląda znacznie inaczej, tak bym powiedziała. Jesteście jak aniołki Charlie'ego. Pięknie wyglądacie. Teraz pytanie do Anety. Aneta, ty mówiłaś o tym, że ten bra fitting był dla ciebie wielkim odkryciem. Chociaż nie, ty już kiedyś byłaś u brafiterki, ale chyba krój był inny, tak? Tak, tak. Ja bardzo często korzystam z usług brafiterek, ale przyznam się, że pani Iza zaproponowała mi taki model, który sprawił, że byłam bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczona i na pewno będę korzystała jeszcze w przyszłości z usług pani Izy. No cóż, metamorfoza sprawiła, że zmieniłam bardzo korzystnie kolor włosów i to też sprawiło, że moi znajomi uważają mnie teraz za ładniejszą i bardziej taką kobiecą. Ten kolor też pięknie pasuje, tak, prawda? Tak, to właśnie akurat sprawiła jagoda i uważam, że bardzo świetnie dobrała strój. No i teraz kilka pytań jeszcze na do widzenia właściwie do pani Kasi. Kasiu, no to może powiedz nam, czym dla ciebie była ta metamorfoza? Dla mnie metamorfoza była wspaniałą przygodą, że tak powiem, z przygodami. Ponadto poznałam wielu wspaniałych ludzi i odkryłam nowy kolor szminki dla siebie. Właśnie o to też chciałam zapytać, bo tam wcześniej już troszeczkę podsłuchałam, że obawiałaś się tej czerwieni. Tak, zawsze malowałam usta bardzo delikatnym kolorem, ale tutaj pani stylistka zaproponowała mi ten kolor i myślę, że będę... Będziesz częściej korzystać z takiej pięknej czerwieni. Do paznokci pasuje. Pięknie. Dziękuję wam bardzo. Pięknie wyglądacie. Dziękujemy. My już żegnamy się z naszymi aniołkami Charlie'ego. Dziewczyny, to może jeszcze pokażcie się na środku.